Witam Was w nietypowym wydaniu programu Garaż, gdzie znajdujemy się teraz w Brazylii, w interiorze São Paulo, stanu São Paulo. Jak widać za nami są piękne doliny, jesteśmy na plantacji kawy i będziemy tutaj testować brazylijskie szutry, które różnią się nieco od tych znanych nam z Europy. I będziemy je testować też samochodem nietypowym, bo Fordem K, który jest produkowany tylko i wyłącznie w Ameryce Łacińskiej na tutejszy rynek. Niestety nie jest to zbyt mocny egzemplarz, jest to Ford K1.0, ale przynajmniej całkiem interesująco wygląda. Zatem zapraszam Was na program. Plantacji kawy, gdzie zaraz zrobimy program Garaż i pojeździmy sobie rajdowo tym Fordem K, który występuje widocznie tylko w tej części świata, w Ameryce Łacińskiej, gdzie jest tutaj produkowany. I zaraz zobaczymy, jak wyglądają szutry brazylijskie. Samochód z wyglądu, z przodu przynajmniej, przypomina trochę swojego starszego brata, Forda Fiesty starszej generacji. Jak widać, dużo podopień, szczególnie z reflektorami z przodu. Wsiądźmy tutaj do samochodu. Tutaj zaślepka, wszystko z tandetnego plastiku. Jak widzicie, super wyposażenie. Jest wszystko, co potrzebne w tym samochodzie. Czyli super zegary, tylko pokazujące poziom paliwa, obrotomierz i prędkościomierz. Dobrze, przynajmniej kierunkowskazy jeszcze są tutaj, bo tych nie używają zbyt często w Brazylii. I tutaj super wyposażenie, czyli gniazdko na 12V i nawiew z opcją nawet. Patrzcie, jaki luksus, możemy sobie ustawić do góry, na nogi, na dół, wszystko. Pełen luksus. Przedni zderzak nawiązuje stylistyką do Forda Fiesty w wersji europejskiej. Natomiast reflektory tak jakby ściągnięte ze starej Fiesty, starego modelu Fiesty, naszej europejskiej. Wpierw zrobimy małe zapoznanie z trasą, a później przejdziemy się już tak na bardziej na sportowo po tutejszych szutrach. Co prawda w niektórych miejscach szutry łączą się z trawą, co może być trochę zdradliwe, ale poradzimy sobie. Samochodów ma silniki z dużą pojemnością, ponieważ paliwo jest tutaj bardzo tanie, więc nie ma problemu, żeby cały czas tankować samochód. Tam wyjątkowo się trafił silnik 1.0, ale i poradzimy sobie z tym samochodem.
wygląda trasa, którą pokonywaliśmy samochodem między roślinnością kawy. Prawie 2 km. Dzień się kończy, więc czas na małe podsumowanie odcinka, tego specjalnego odcinka Garaż prosto z Brazylii. Dzień pełen emocji, z mało emocjonującym samochodem, jakim jest Ford Ka, jeszcze tym bardziej z silnikiem 1.0, także mocy nie miał zbyt dużo, ale miał przynajmniej bardzo dobry ręczny, a to pozytywna rzecz, bo tutaj było parę takich ciasnych nawrotów, gdzie przydał się. Natomiast, no cóż, chciałbym mieć taką plantację kawy, żeby móc sobie śmigać między roślinnością kawy po tych szutrach. No, robiłbym to codziennie raczej. Także cóż, niestety muszę stąd jechać już, ale do zobaczenia w następnym odcinku Garaż.